Piękna plaża. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy w Usse, na zachodnim molo, na ostatnim takim starym wojskowym, no, po niemieckim molo. Nieczynnym zresztą. Można z tego spinningować? Pierwsze broń pytanie. Broń Boże, przyjeżdża Straż Graniczna, jak namierzą, to zaraz przychodzą i mandaty wlepiają, także nie ryzykowałbym. Aha, dobra, ale tak, piękna jest miejscóweczka, tam wpada rzeczka. Jaka to jest rzeka wpada do morza? Tam wpada Słupia. Mhm. I piękne miejsca są do wędkowania i na wschód, w stronę Orzechowa, Poddębia, Dębiny, aż do Rowów, do granic Słowińskiego Parku. Tutaj, z dwoma mlami, tym starym i tam, gdzie wpada rzeka, też są ładne, no, brania płoci, leszczy. I bardzo dobre brania są tutaj od mola tego rozwalonego aż do poligonu. Jak to jest z tym wędkowaniem właśnie? Bo jeżeli tam jest poligon, są jakieś ograniczenia? Ograniczenia są tylko takie, żeby nie przekraczać linii poligonu. Żeby nie wkraczać na poligon, bo wtedy i tak tam przyjeżdża strażnik i wyprasza, albo mandaty wpisują i wypraszają po prostu ludzi. A miejsca dobre są też od tu w tą stronę na zachód, aż do samego poligonu są piękne miejsca i na wszystko. Jesienią tu dorsze łapiemy tu wiosną flądry, teraz flądry się zdarzają. Węgorze też się trafia, jaś i trafiają się ładne leszcze. Jesteśmy koniec sezonu letniego, koniec sierpnia. Gdzieś tam w okolicach Władysławowa, Rozewia, my łowimy dużo leszczy. Jak to tutaj wygląda ta sytuacja? Tu jest też bardzo dużo leszczy, bo wpadają rzeki Łupawa w Rowach, Słupia tutaj wpada w Usce, no i w Darłowie wpada Wieprza. I między tymi trzema rzekami potężne stada leszczy wędrują. Tak. I jak się trafi na dobre żerowania, to można się nałowić, aż łokcie bolą. Dobra, a jak to wygląda z sandaczami? Bo one też potrafią migrować w takich warunkach, nie? Z sandaczami to jest w ten sposób tak, że z plaży rzadko się trafia, ale w nocy na przykład spinningują teraz wędkarze w Usce, w porcie, i trafiają takie 60-65 cm. Najwięcej jest takich kruciaków, nie? Ale teraz w sezonie letnim? Teraz w sezonie letnim. A, to tam I łapią wieczorami. Jak się ściemnia, to oni tam do drugiej, trzeciej w nocy łapią i... Nie ma jakichś tam obostrzeń, że nie wolno gdzieś tam łowić? Nie. Tam, gdzie jest dostępne, dla ogólnodostępne jest, to można wszędzie wędkować. Z tym, że trzeba pilnować wymiarów i... Bezpieczeństwo. Przede wszystkim bezpieczeństwo, żeby tam sobie krzywdy nie zrobić między kutrami. No właśnie, mnie cały czas interesuje, wiesz, to molo. Bardzo piękne molo. Jak tutaj się wchodzi na tą plażę, zobaczcie, tędy od razu widać to molo i... Te molo to się zaczyna tam w ogóle za parkingiem. A to jest jakaś rura w środku, czy jak to nie, wygląda? Nie, to jest molo betonowe, bo tu kiedyś w planach było, jak Niemcy chcieli tu zbudować port dla ubotów. O! I dlatego te molo idzie tu beton cały, aż tam het w las. No ale jakoś tak się wojna szybko skończyła, nie dokończyli. I te molo, nie wiem, 3-4 lata temu, one było dłuższe gdzieś o 15 metrów. O. I po sztormy się część oberwało i zatopiło się. I teraz tam widać zresztą bojki, jak pływają. Jest żółta taka, no. Bo tam wystają stalowe takie elementy. No i nie wolno z tego łowić. Nie wolno, bo to jest niebezpiecznie i jest tablica. Pomiędzy tym molem a tym ujściem rzeki ja bym myślał, że tutaj powinno być najlepiej, bo i zobaczcie, jaką falę mamy przy molo z tej strony, a jaką z tej strony. Jest cisza i to jest powinna być dobra miejscówka. Tu jest spokojnie i po prostu może ryba swobodniej się czuć. Nie walczy z tą falą, z tymi prądami takimi, jak tutaj są. Dobra, a jak z głębokościami? Takie standardowe jak na polskim wybrzeżu widzę. Powiem tak, jest koniec mola tutaj i tam jest takie wypłycenie, tam jest ze 4 metry. Stąd te fale chyba. Ale tak. Ale już tam dalej, tam się robi taki dołek, nawet jak myśmy kiedyś jeszcze jak dorsza wolno było łapać, gdzieś z 1000 metrów od mola, tak w linii prostej. Tam jest dziura taka do 17 metrów. Wow. I tam się ładne, nie wiadomo skąd ta dziura się wzięła, ale jest cały czas. I tam ładne dorsze kurcze biorą na filtera. No właśnie się skończyły zawody, słuchajcie, od groma leszcza, koniec sierpnia przypomnę. Co to jest za łowisko? No jest to łowisko przede wszystkim flądrowe, bo tutaj naprawdę flądry zawsze dużo łowimy. A o dziwo, no mieliśmy więcej leszcza niż flądry. Także jesteśmy zadowoleni, bo naprawdę leszcz nam dzisiaj dopisał. Pogoda też była całkiem fajna.
Falka też. Także jesteśmy wszyscy zadowoleni. Ponad 30 zawodników, ale myślę, że tak średnio wychodzi po dwie ryby na głowę, nie? Dosłownie, no podobno właśnie. Dwie, trzy ryby na głowę. Mhm. Także wynik naprawdę zacny. Dobra, i takie coś, co już wcześniej zauważyłem, o wcześniej wam mówiłem, to ta strona tutaj od ujścia rzeki troszeczkę gorzej sobie poradziła niż ta druga. Mam takie wrażenie. Tutaj prawa strona, że tak, mniej ryb. Tak. No, ja jestem w ogóle tą stroną zaskoczony, bo tutaj szczerze przyznam, że mało łowimy. Z reguły jeździliśmy tutaj na tą lewą stronę zachodnią. No, ale jednak wyniki były po tej prawej stronie, także nie jest tak źle. No, sam miałem dwie rybki, więc faktycznie nie jest źle. Natomiast tamta strona druga połowiła fajnie i nawet był węgorz. Tak. Dosyć duży, węgorz, nie? Chyba 73 cm, jak dobrze pamiętam. Aha, aha. Także też fajnie. Naprawdę dzisiaj gatunków padło sporo, bo mieliśmy płocie, mieliśmy leszcze, węgorza, flądry. No właśnie. To cztery gatunki. I tu się nasuwa jedno pytanie. Czemu nie było belony? No, też mnie to zastanawia. Wiem, że wędkarze próbowali złowić belonę. W zeszłym tygodniu trafiała się tutaj belona. Mała, ale na zawodach liczyłaby się na pewno. Mhm. Bo belona nie ma wymiaru, tylko jest liczona pod względem ilości. No dobra, ostatnie pytanie. Najlepsze miesiące na to łowisko. Letnie? Wszystko zależy od pory roku. No najlepsze miesiące, jeżeli chodzi o flądrę, no to już jest październik, listopad, grudzień. W tym samym czasie do końca stycznia trafiają się dorsze, bo to jest też właśnie typowo dorszowe łowisko. No a latem no faktycznie no, leszcza jest większa przewaga niż flądr. No i słuchajcie, po zawodach. Bardzo dużo ryb padło. Mi się wydaje, że to łowisko tutaj w okolicy no chyba będzie jedno z najlepszych. Tubylcy mówią, że jak idziemy na to trzecie molo, to no lepiej jest po lewej stronie, czyli od tej strony zachodniej. Ja byłem dzisiaj na wschodniej, czyli pomiędzy tym molem a ujściem rzeki i ta nasza strona no też połowiła. Tak jak na wywiadzie mieliśmy, byli nawet w szoku, że aż tak dobrze połowiła, bo oni zawsze tutaj miejscowi idą właśnie na tą lewą stronę. Także myślę, że chyba coś w tym jest, skoro oni chodzą na tą lewą stronę. Ta lewa strona w moim odczuciu złowiła gdzieś tak, no co najmniej jeszcze raz tyle ryb co my. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tam też padł ten węgorz. Bardzo fajnie, duży węgorz. Wydaje mi się, że warto się tutaj pojawić również poza sezonem letnim. Zobaczymy, może się pojawimy też tutaj na wiosnę, a na pewno spróbujemy tutaj pospinningować jeszcze za beloną. Ale to już w jakimś innym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.